Kiedy to się zaczęło? Chyba miałem wtedy 8 lat. Kształt mojego świata zmienił się wtedy diametralnie. To było jak mocne uderzenie w potylicę. Co ty za brednie czytasz? 200 dowodów, że Ziemia jest płaska? Chyba sobie jaja robisz. A jak patrzysz w dal, to widzisz, że Ziemia jest płaska czy okrągła. A mama mówiła, że Ziemia jest okrągła. I już. A wujek Władek mówił, że Ziemia jest płaska. Ty głupku! Wujek żartował. Głupi, Ziemia jest płaska. Nie, bo właśnie jesteś idiotą i Ziemia jest okrągła. No tak. Często się z nim kłóciłem. Ale jakby na to nie patrzeć, w szkole było gorzej. I jeszcze ta flądra. Jak ja jej nienawidziłem. Mikołaj! Mikołaj! Zapraszam do odpowiedzi. Narysuj mi proszę Ziemię i zaznacz jej promień. Gotowe. Co to ma być? No Ziemia, przepani. To jest Ziemia? To jest jakaś kpina. Siadaj, niedostateczny. Jak ja jej nienawidziłem. A inni? Szkoda gadać. To jest ten tego lamusa i on mówi, że Ziemia jest płaska. Klepać go. No, powiedział mu, że jest okrągła i napierdzieliłem, także długo to pamięta. A teraz bym sobie poszedł. Mordo, płaska czy okrągła? Płaska. Może swoje! Okrągła Ziemia! Ej! Co tu robicie? Nasza dzielnia! Wypieczać stąd! Eratosthenes! Wysiu! Stawaj! Ziemia jest płaska! Stowarzyszenie na rzecz płaskiej Ziemi. Moi wybawcy i przyjaciele. Ile wspaniałych chwil spędziłem z nimi rozmawiając na ciekawe tematy. Niestety, nie wszyscy są zdolni do udziału w kulturalnych debatach. Szanowni Państwo, teraz głos zabierze dr Adam Kula. Dowodów kulistości Ziemi jest właściwie tak wiele, że w pewnym momencie nie było już powodu wynajdować kolejnych. Po pierwsze, fakt, że cień znajdujący się na powierzchni Księżyca w trakcie zaćmień jest wypukły. Po drugie, na półkuli południowej widoczne są inne gwiazdy zbiory niż na półkuli północnej. I w końcu siła Coriolisa, działająca na każde ciało poruszające się w układzie nieinercjalnym naszej kulistej i obracającej się planety z siłą w kierunku iloczynu wektorowego, wektora prędkości kątowej Ziemi i wektora prędkości danego ciała, co można zresztą zaobserwować za pomocą badania wahadła Foucault. Nie chcę się komentować wszystkich tych bredni, które tutaj dzisiaj usłyszeliśmy. Mam za to dla was jeden prosty argument za tym, że Ziemia naprawdę jest płaska. Spójrzcie tylko na mapę, która jest jej obrazem. Mapa jest płaska, Ziemia zatem również musi być płaska. Szanowni Państwo, proszę o spokój. Proszę się uspokoić. Dobrze, że w tamtym czasie miałem lepsze zajęcia niż spotykanie się z takimi prymitywami. Bo to właśnie wtedy poznałem Jolę. O tak, to była ta jedyna. Mikołaj, a może poszlibyśmy tym razem na lody? Halo? Nie, mam pomysł, gdzie pójdziemy. Że Ziemia okrągła być nie może, no bo... Wyobraź sobie samolot lecący nad jej powierzchnią.
nie obniżający dzioba w trakcie lotu. Wydaje się być oczywistym, że to jest. Wszyscy naukowcy amerykańscy ziemia z Polski. Tak, to jest fajna, mądra książka. No, gdyby wszyscy ludzie to czytali, to by teoria była jedna, a nie jak to o cudzoziemcach. Mikołaj, czy ty wierzysz, że ziemia jest płaska? Tak. Okej, to już wszystko wiem. Czego? Rany, co tak z pogardą? Co chcesz? Wszystko gotowe. Jedziemy z samego rana. Dzięki, że mnie tu wziąłeś. Spoko, wiedziałem, że ci się spodoba. Szkoła, stowarzyszenie, Jola, mój brat. A co jeśli się myliłem?